Granica może troszeczkę te piosenki, ale ja wiem, one takie głupawe są te piosenki. Także proszę Państwa, no tutaj rzeczywiście w tym naszym radiu obrotowym miałyśmy różne opcje dwóch babci. Przykładowo pokazano, jak w Polsce, proszę Państwa, ja to nie lubię tak za bardzo dzieci wychowywać w sensie takim, że to jest taki kierat, ale no, piosenki śpiewać z dziećmi lubię, owszem. I nawet w przedszkolach śpiewałam też z gitarą i na fortepianie i jak się tylko dało i po prostu unisono. Proszę Państwa, no śpiewałyśmy na Gocławiu w przedszkolu u Eli Kłaczany. Ona mnie ciągle zapraszała, bo była dyrektorką przedszkola. No to więc ja z gitarą do tych dzieci biegnę, No i ta Ela Kłaczany. Wspaniała kobieta, wspaniała. No. No ona nie śpiewała Kłaczany z nami, ale ona dopuszczała, żebym ja śpiewała z tymi dziećmi, rozumiesz? No i te dzieci. Tak fajne, fajne te dzieci były, gdy nadaje nasze radio. No i że w ogóle wiesz, to KFM Euro, Conchita, Barbie Baby, Langstrom Extra, Barbie Baby, tak. No i co tutaj wynika, jeżeli chodzi o te babcie, jeżeli o babciach mówimy. Proszę Państwa, ja tutaj wielokrotnie mówiłam, że w Polsce nie ma dziadka, nie ma babci, nie masz w ogóle ojca, nie masz matki, bo to jest taka głupota jakaś, ja wiem, że jak zobaczyli, wiesz, możliwości różne, internetowe i złota i srebra tyle można mieć, jak się pracuje na Zachodzie, że więcej płacą, to tym Polakom odbiło i do Anglii lecieli, wyprowadzili się już i potem chcą wracać, bo tak, tam z tą pracą jest różnie, potem trzeba to wydać, nie wiadomo na co, a Polacy lubią chomikować. Tak jak Mareczek, Palaczok. Lubi chomikować. Do schowków, ma 5 schowków. Co najpierw to może nie musiało wynikać z chciwości, ale ta chciwość się potęguje. Jak więcej człowiek ma, to więcej mieć chce. A tak, na dupie tu pryszcz, jest rak. Lekarka mówi, jeszcze pożyjesz 5 lat. Te 5 lat jakby dochodzą. Ja mu tam życzę, niech się święci. Ale no nie wiem. Pomagajmy. Zachęcamy, zapraszamy do przekazywania bezinteresownej pomocy na antenie Radia Maryja. Można to uczynić telefonując pod następujące numery kontaktowe. Z Polski Północnej 56 655 23 55. Z Polski Południowej 56 655 23 56. Oraz numery w naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200. Zapraszamy. Tak, tańczymy. Telefon, halo? Jak Mareczek, tak, prosimy. Halo. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Dzwonię z Białej Podlaskiej, Janina mówi. Ja chciałam przekazać meblościankę. To są 3 segmenty po 80 cm. No to wszystko. Meblościankę, tak? Tak. 3 segmenty. Tak, 3 segmenty, meblościanka. I jeszcze jedna ważna rzeczywistość, tak? To jest kontakt. 696 748 923 Meblościanka jest na wysoki połysk, troszkę szkła, troszkę otwartego. No także myślę, że komuś się może przydać. Z pewnością. A jaka sytuacja w Białej Podlaskiej dzisiaj, jeśli chodzi o pogodę? No,
za oknem mam 7 stopni minus, słoneczko pięknie świeci, czyściutko ładnie, bo śnieżek poprószył wczoraj, także pogoda jest przepiękna. To niech również i pogoda ducha taka będzie. Pozdrawiamy panią. Dziękuję pewnie. Bóg zapłaci. Udało im, że to są, wiesz, chrześcijanie. Jak chrześcijanie, to jest trzeci, czwarty wiek, a chrystianizm to gdzie jest? A to jest różnica. I im się wydaje, że oni są, wiesz, naśladowcami bezpośrednio Jezusa, jak to były przeróbki. A no to więc właśnie o to chodzi. My mówimy, że to były zmiany i w Trójcy nikt tam nie wierzył, ani w duszę nieśmiertelną, ani w piekło. To wszystko, co Kościół katolicki przyjął trzeci, czwarty wiek, to czy wieki, też można powiedzieć, to jest po prostu już zmiana. To jest nowe pogańskie, czyste faryzejskie, błyszczące, lśniące faryzejskie. A tylko lichwiarzowi Jahwe przebaczył, jak wiesz, wszedł. I ten do świątyni. Tylko lichwiarzowi. Faryzeuszowi nie ma. Mówi, o, wszyscy to grzesznicy, wszyscy to złodzieje. Maria zawsze dziewica. Teraz mówi zawsze. Krystyna z Kalwarii. Witamy Pani Krystyno i prosimy. Mam do oddania telewizor 14-calowy z dekoderem i z całym kompletem oprzyrządowania. Taki nieduży do małego pomieszczenia, sprawny. Tak, Pani Krystyno, i jeszcze numer kontaktowy. 692. Tak. 48. Tak. 98. Tak. 46. I powtórzę, proszę sprawdzić, czy dobrze zanotowałem. 692, 489, 846. Zgadza się? Tak, w porządku. Tak, telewizor z dekoderem w Kalwarii u Pani Krystyny. Szczęść Boże. Szczęść Boże, pozdrawiamy Panią. I odbierzmy kolejny telefon, bardzo proszę. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Maria z Bydgoszczy. Ja bym do zaoferowania lodówkę zamrażarkę sprawną z dwoma szufladami do zamrażania oraz taką makutrę. To jest taka gliniana, taka miska, gospodynie wiedzą, do ucierania ciasta. Makutra, tak? Tak, tak się to nazywa. O, taka gliniana miska, uciera się ciasto babkowe, różnego rodzaju ciasta, właśnie takie ucieramy. A na takie drożdżowe ciasta różnego rodzaju. Drożdżowe można też, ale właśnie to powoduje takie drobeczki są wewnątrz podekrzęta i taką pałką drewnianą się ociera na miastkę, także czas cukier z tłuszczem, z jajkami. A, tak, to już kojarzę, tak, makutra. Mam Pani Mario, i ewentualnie właśnie jeszcze kontaktujemy. Na telefon, tak, 575. To makutra, to makutra. Zatrzymałem się przy 575. 995, 229, 998. Czyli 575, 225, 998. Tak. I to jest lodówko zamrażarka oraz makutra. Makutra. Tak, taka miska specjalna. Również Pani Mario, dziękujemy, pozdrawiamy Pani Maria z Bydgoszczy. Marianna z Bydgoszczy. Napłynęła na Pani Mario, dziękujemy. I już za chwileczkę odbieramy kolejne telefony. Tymczasem przypomnijmy, Pani Janina z Białej Podlaskiej ma do oddania meblościankę, numer kontaktowy 698 923. Pani Krystyna z Kalwarii ma do oddania telewizor z dekoderem, numer kontaktowy 692 489 846. I Pani Maria z Bydgoszczy ma do oddania lodówko zamrażarkę oraz makutrę, taką specjalną misę do wrobienia ciasta. Numer kontaktowy 575 229 998. Thank you.
Mogę, chcę pomóc. Odbieramy kolejny telefon. Bardzo proszę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ja rozliczam PIT-y na Fundację Nasza Przyszłość. Telefon 536 614 613. Izydor Karnów przy parafii Miłosierdzia Bożego. Pan Izydor i jeszcze jakie miejscowość? Tarnów przy parafii Miłosierdzia Bożego. Tak, Miłosierdzia Bożego już zapisuję. Panie Izydorze. Tarnów. Tarnów. Pozdrawiamy i dziękujemy. Bóg zapłać. Z Panem Bogiem. I przypomnijmy, Panem Bogiem. Izydor w Tarnowie przy parafii Miłosierdzia Bożego służy pomocą przy rozliczaniu PIT-ów. Numer kontaktowy 536 614 613. Serdecznie dziękujemy wszystkim tym słuchaczom, a zwłaszcza tym osobom, które podczas naszej dzisiejszej audycji zaoferowały swoją bezinteresowną pomoc. Niech to dobro powraca do Was, drodzy, pomnożone. A na zegarach jest godzina 10:00. Na antenie Radia Maria zapraszamy na serwis informacyjny, który przedstawi redaktor Justyna Kendra. Artykuł w The Washington Times jest przejawem fałszywej narracji o polskiej historii, narracji pełnej przeinaczeń, przemilczeń i nieprawdziwych stwierdzeń, podkreślił Instytut Pamięci Narodowej. IPN wydał dwa oświadczenia w reakcji na kolejne ataki wymierzone w Polskę, oskarżenia o udział naszego kraju w Holokauście i antysemityzm. Rzeczpospolita i jej obywatele różnych narodowości, w tym Żydzi i Polacy, byli w okresie II wojny światowej ofiarami niemieckich zbrodni. To jeszcze mogłoby być tak, że Żydzi Niemcy mówią, na naszych że przynieśli nieszczęście Polsce, żeby Polacy byli antysemitami, no to jest zginęło pomyłka. W II wojny światowej. Trudno w Polsce znaleźć rodzinę, która nie została naznaczona tragicznym piętnem tamtych czasów. Opublikowane w Washington Times haniebne słowa o rzekomo entuzjastycznym poparciu ludności dla eksterminacji Żydów są nie tylko sprzeczne z faktami, ale również obrażają pamięć to wszystkich takie, takie sztuczki są diable, że ja to się dziwię, że to ewidentny wynik złej woli autora artykułu, powiedział dr Mateusz Pytma, wiceprezes IPN. Ta ostatnia oburzająca, skandaliczna w Washington Times grafika i nieprawdziwe dane pokazuje grafika nieprawdziwe. Oświadczeniu to nieprawdziwe, to nieprawdziwe. Jest to niedopuszczalne, żeby w ten sposób można było kłamać na temat Polski. Nieprawdziwe, ewidentny wynik złej woli autorów. Nieprawdziwe. Instytut Pamięci Narodowej podkreślił też, że z Niemcami kolaborowały i współdziałały w zbrodniach Holokaustu całe państwa, które im się podporządkowały, jak na przykład Francja. Polska nigdy nie znalazła się w takim gronie i nigdy nie wzięła udziału w zbrodniach niemieckich. Z
Zmieniamy temat. W urzędach skarbowych dyżurują dzisiaj eksperci, którzy pomogą rozliczać jednolite pliki kontrolne. Porady udzielane będą w całej Polsce w godzinach od 9 do 13. Najbliższy poniedziałek będzie ostatnim dniem, kiedy podatnicy VAT będą mogli złożyć taki plik za pierwszy miesiąc bieżącego roku. JPK VAT to elektroniczna ewidencja zakupów i sprzedaży VAT. W lutym bieżącego roku po raz pierwszy muszą go złożyć też mikroprzedsiębiorcy, podatnicy VAT. To dla nich nowy obowiązek, stąd mogą liczyć na pomoc w prawidłowym wypełnieniu dokumentu. Podatnicy składający pliki JPK mogą liczyć na bezpośrednie wsparcie urzędników lub skorzystać z infolinii, mówi rzecznik Ministerstwa Finansów Łukasz Świerżewski. Cały proces jest wspierany przez Krajową Administrację Skarbową i Ministerstwo Finansów. Przedsiębiorcy mogą pozyskiwać informacje, jak złożyć plik w urzędach skarbowych. Dodatkowo infolinia Krajowej Informacji Skarbowej działa w wydłużonych godzinach. Dodatkowo tych informacji można szukać na stronach Ministerstwa Finansów, na stronach Krajowej Administracji Skarbowej, także pod adresem jpk.mf.gov.pl. Tak więc podatnicy, którzy wysyłają do Ministerstwa Finansów, do Krajowej Administracji Skarbowej pliki JPK VAT, mogą w tych wszystkich miejscach szukać wsparcia. W najbliższy poniedziałek infolinia Krajowej Informacji Skarbowej będzie czynna do godziny 20. Czas na złożenie jednolitych plików kontrolnych dla potrzeb VAT za styczeń upływa 26 lutego. Liczba jednolitych plików kontrolnych dla potrzeb VAT za styczeń, jakie trafiły już do systemu resortu finansów, sięga już ponad milion. Policjanci Centralnego Biura Śledczego Policji przy współpracy łowców cieni oraz FBI zatrzymali 44-letniego obywatela Ukrainy podejrzewanego o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się atakami hakerskimi i kradzieżą danych z kart kredytowych, dowiedziała się polska agencja prasowa. Obecnie mężczyzna oczekuje w areszcie na ekstradycję do Stanów Zjednoczonych. Za tego typu przestępstwa amerykańskie prawo przewiduje karę do 30 lat pozbawienia wolności. Straty spowodowane jego przestępczą działalnością szacowane są na kilkaset milionów dolarów. Interpol wystawił za mężczyzną międzynarodowy list gończy. Interpol. Dziś zachmurzenie umiarkowane i dużo, miejscami rozpogodzenia, okresami śnieg. Temperatura od minus 9, minus 6 stopni jak na wschodzie, zbierał dane, wiesz, w centrum do minus 2, minus 1 na zachodzie. Cieplej jedynie na krańcach północno-zachodnich do 1 stopnia. Jak umiarkowany i silny porywisty północno-wschodni. Porywy wiatru nad morzem do 60, a w Tatrach do 90 km na godzinę. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1015 hektopaskali i będzie rosło. Były to wiadomości w Radiu Maryja. Na zegarach 5 minut po godzinie 10 przed Radio Odbiorniki serdecznie zapraszamy naszych najmłodszych radiosłuchaczy. Dzisiaj audycję dla Was przygotowali studenci. Sąd będzie miał atrakcję, no. Medialnej w Toruniu. A on już do końca życia, bo to jest chyba 40 czy 50, to ile będziesz? Nie będziesz. W więzieniu nie ma opieki zdrowotnej takiej, jakby miał na wolności. Zresztą nie wiadomo, czy to minimum to właśnie nie jest lepsze w tym więzieniu. Gdy nadają nasze. Hans Christian Andersen. Posłuchaj. Dziewczynka z zapałkami. Natchniony przez diabła napisał dziewczynka z zapałkami, a ty wiesz. Niewolniczka. Dziewczynki z zapałkami. Było. Śnieg padał, ściemniało się coraz bardziej. Wieczór się zbliżał. Ostatni dzień roku skończy się niedługo. Przez ulice zasypane śniegiem w zmroku idzie dziewczynka bosa z gołą głową i coś niesie w fartuszku. Dlaczego bosa? To cała historia. Oto.
Pamiętam, że rano miałam pantofle, stare i zniszczone. Trochę za duże, stare pantofle matki. Ale je zgubiłam. Matki, nie słychać. Nie za wyraźnie, ale zrobić cokolwiek. Matki. Dwa powozy nadjeżdżały właśnie ze stron przeciwnych, a ona chciała prędko przebiec przez ulicę. Biegła co sił, słyszała straszny tętent kopyt, turkot kół tuż za nią. Ach, uciekła przecież, ale boso. Jeden pantofel tak zginął, że go nie mogłam znaleźć wśród ciemności, a drugi porwał jakiś chłopiec i ze śmiechem uciekł daleko. Więc szła boso, biedna dziewczynka po śniegu, a nogi jej zsiniały i poczerwieniały. Jedną ręką ściskała czerwony fartuszek, w którym niosła kilkanaście paczek zapałek na sprzedaż, a w drugiej ręce miała jedną paczkę i tę podsuwała nieśmiało przechodnią, aby zwrócić na siebie ich uwagę. Ale nikt po nią nie sięgnął. Nikt dzisiaj nic nie kupił jeszcze od dziewczynki, nie miała ani grosika zarobku. Ani grosika. Drżała z zimna i głodu, idąc z wolna przez ulicę, podobniejsza do cienia niż do żywego dziecka. Białe płatki śniegu osiadały jej na długich, jasnych włosach, które ciepłym płaszczem osłaniały plecy i szyję dziewczynki. Ładnie jej było w tym złocistym płaszczu ze srebrzystymi gwiazdami nad czołem. Lecz ona nie myślała o tym. Więcej zajmował ją przyjemny zapach pieczonej gęsi, który co chwilę uderzał jej głodem zaostrzone powonienie. Ludzie żegnali stary rok wesoło, a ona taka głodna i zziębnięta usiadła wreszcie. Tak była zmęczona, że nie mogła iść dalej. Osiadła w kąciku między dwoma domami, z których jeden więcej występował na środek ulicy. Ciemno tu było, więc nikt jej nie widział. Zresztą tak się skuliła. Skryła pod spódniczkę zziębnięte nogi, ażeby je rozgrzać. Ale jakże się rozgrzać na śniegu i mrozie? A do domu wrócić nie miała odwagi. Nie miała. Jakaś ambitna ta dziewczynka była. Ona taka ambitna. Nie sprzedałam ani jednego pudełka. Jakże mam wracać bez pieniędzy? Ojciec obiłby mnie na pewno. A zresztą, czyż tam jest cieplej? Wiatr mroźny świszcze przez otwory w dachu. Chociaż zatkaliśmy największe dziury słomą i gałganami. Nie ma po co wracać do domu. Dziewczynka nie chce wrócić. Zziębnięte ręce skostniały jej prawie. Nie ma siły utrzymać w nich paczki zapałek. A gdybym zapaliła jedną dla rozgrzania, tylko jedną zapałkę? Na wspomnienie ciepła dziewczynka nie ma już siły oprzeć się pokusie. Jedna zapałka tylko. Wyjmuje ostrożnie, trzask i płonie. Cóż za wesołe światełko, jasne i ciepłe. Ach, jak grzeje w ręce, cudowny płomyk. Wydało jej się nagle, że siedzi przed ciepłym, żelaznym piecem na świecących nóżkach z mosiężnymi drzwiczkami. Jadostwo. Ach, jak ciepło, jak grzeje duży, jasny płomień, jak wesoło się pali. Wyciągnęła nóżki spod cienkiej sukienki, aby je ogrzać także, lecz w tej samej chwili zapałka zgasła. Zniknął piec żelazny i wesołe ognisko, a w ręce dzieciny pozostał tylko maleńki kawałek spalonego drewienka.
Ile to przeżyć, jakie dziecko. Dziewczynka zapaliła drugą bez namysłu. Jasne światełko padło na mur szary, który w tym miejscu stał się przezroczysty. Ile to dramatów takie dziecko ma, ile to... I ujrzała w głębi duszy jasny pokój. Stół nakryty czystym, bielutkim obrusem, a na nim talerze, szklanki, a na samym środku ogromna gęś pieczona na półmisku. Ile to nieszczęść. Nadziewana jabłkami, śliwkami. Gęś poruszyła się nagle. Zeskoczyła na ziemię z nożem i widelcem w zarumienionej piersi i zaczęła posuwać się w stronę dziewczynki. Wtem zapałka znów zgasła. I zamiast ciepłego pokoju dziecko miało przed sobą mur szary, wilgotny, ścianny. Szary, śpiesznie zapaliła trzecią. Szary mur. Łomyk strzelił w górę, zamigotał i rozprysnął się na wszystkie strony, iskrząc się w powietrzu niby świeczki na choince. Ach, choinka! Tuż przed nią stoi wspaniała, wielka, jaśniejąca światłami, piękniejsza i strojniejsza od tej, którą widziała przez szklane podwoje w mieszkaniu bogatego kupca. Ileż świeczek! Tysiące! Takie ciepłe i jasne! Dziewczynka wyciągnęła ku nim obie rączki, a wtem zapałka zgasła. Ale maleńkie iskierki unosiły się w górę coraz wyżej i wyżej i zajaśniały między gwiazdami na niebie. O, jedna spadła i smuga ognista zagasła za nią. Ktoś umarł. Cicho szepnęła dziewczynka. Kiedy gwiazda spada, to dusza człowieka odlatuje z ziemi do nieba. No. Tak mówiła jej babcia, którą bardzo tak kochała. Tak mówiła, bo babcia też... Znów zapłonęła zapałka. Nauczyła się to, co jej wcisnęli. I w świetle, które zajaśniało, dziewczynka ujrzała tę właśnie najdroższą babunię. Czwarty, piąty wiek, czwarty, jaśniejącą ciepłym, łagodnym blaskiem. Staruszka z miłością popatrzyła babcia na wnuczkę. Babcia powiedziała, co widziała. Uśmiechnęła się do niej. Babcia nauczyła, babciu, tak jak umiała. Mnie ze sobą. Zawołało dziecko. I nieważne może zostań co, mnie, tylko babciu, że nauczyła. Babciu, babciu, fajna jesteś. Babciu, babciu, babciu moja. I choinka, o nie znikaj, babciu. Drżącą z pośpiechu i mrozu rączyną zapaliła dziewczynka całe pudełko od razu. Tak bardzo chciała zatrzymać babunię. I buchnął jasny płomień, jaśniejszy od słońca. I babcia nigdy tak piękna nie była, tak płomienna i jaśniejąca. Uśmiechnęła się znowu do małej dziewczynki i wzięła ją na ręce. Teraz podniosły się obie wysoko, coraz wyżej, ku gwiazdom, ku światłom wspaniałym, gdzie nie ma chłodu, głodu ani trwogi, aż przed tron Boga. Nazajutrz w kąciku pod murem ujrzano zmarznięte ciało dziewczynki. Miała uśmiech na ustach, w dłoni spalone pudełko zapałek. Dzień noworoczny powitał ją blaskiem jasnego słońca. Ludzie ze współczuciem patrzyli na drobne biedactwo. Chciała się ogrzać, rzekł ktoś, pokazując na spalone zapałki. Nikt się nie domyślił, co widziała przed śmiercią w świetle tych kilku drewienek. I w jakim blasku wstąpiła do nieba w objęciach zmarłej babci. Andersen wierzył w duszę nieśmiertelną. No też to była naleciałość. Wierzył w coś, w co wszyscy wierzyli. No, wtedy wszyscy wierzyli. A w chrześcijanizmie no nie wierzyli, bo tam całkiem było co innego. Diabeł potrafi obrócić przez ferratum, ferratum, obrócić, zamienić czarne na białe, białe na czarne, ale wy się nie dajcie tak, wy się nie dajcie tak. Ona taka smutna, bo świat w grzechach tonie, prosi nas codziennie.